my! Przegraliśmy mecz, co tu dużo mówić. No, nie fair byłoby to wobec drużyny Wisły Kraków powiedzieć, że byliśmy lepsi i przegraliśmy. No, przegraliśmy, bo dzisiaj byliśmy słabsi. Straciliśmy dwie bramki, straciliśmy tylko jedną i tego nam zabrakło do tego, żeby nawet powiedzieć... Jednej bramki nam zabrakło do tego, żeby powiedzieć, że byliśmy na równi. Szkoda, bo mieliśmy plan na ten mecz, on działał. Ale niestety tych detali troszeczkę zabrakło. Najbardziej boli w środku to, że nie byliśmy zespołem, który zupełnie oddał pole gry i Wisła grała niesamowitą piłkę. Ten mecz był bardzo, że tak powiem, prowadzony na równi. My mieliśmy sytuację, oni mieli sytuację, oni strzeli więcej, dlatego byli lepsi, ale nie załamujemy się. Tym bardziej mamy taką sportową złość, że przegraliśmy ten mecz, że to było dosyć blisko, żeby tutaj można było nawet wyjechać z 3 punktami. I tak się czuliśmy. Oczywiście, no jest jeszcze 36 meczów do końca ligi. No. Ostatnio przez kilka lat wygrywaliśmy zawsze pierwsze mecze i różnie to bywało. Zawsze awansowaliśmy do ósemki, a później różnie. Więc teraz może ten początek będzie zupełnie inny, oczywiście abstrahując od sytuacji. Ale no, nie wracamy z głowami w dół. Będziemy na pewno analizować ten mecz i tyle. Mieliśmy kilka dogodnych sytuacji, które powinniśmy zamienić na gola, bo tutaj grając na Wiśle to takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Dzisiaj się nie udało, niestety przegrywamy na inauguracji, ale to dopiero pierwszy mecz. Następnym postaramy się wygrać. No, myślę, że momentami wyglądało to dobrze, ale jest też wiele do poprawy na pewno i nad tym będziemy się skupiać, żeby no przede wszystkim w tych meczach u siebie wygrywać, bo w piątek już gramy mecz u siebie, później następna kolejka też u siebie, także liczymy na 6 punktów. No dokładnie tak, no zawsze dziękujemy, bo zawsze za nami jeżdżą i za to jesteśmy im wdzięczni, że nas wspierają. Mieli kawał drogi do przejechania, ale byli z nami i było ich słychać, także ze swojej strony dziękujemy za doping. Szkoda, że niestety dzisiaj przegraliśmy, ale mam nadzieję, że jak się stawią w Szczecinie, to zrobimy niespodziankę i będziemy zwyciężać.